Ale widzę to twój debiut aktorski. Powiedz mi, jak wygląda praca na planie, jak pierwszy raz weszłaś na plan? Co czułaś? Czułam się dobrze, ale pamiętam, że zszokowała mnie ilość osób zaangażowanych w ten projekt i wielkość ekipy. Bo oczywiście wiedziałam, że tak wyglądają plany filmowe, natomiast to i tak zawsze jest mocne doświadczenie, zwłaszcza, że wiedziałam, że to jest film bardzo kameralny i pamiętam, że to rzeczywiście było dosyć stresujące. Natomiast jak już zaczęliśmy ujęcie kręcić, to cały ten stres zniknął i potrafiłam się tak w jednym momencie skoncentrować i to też mnie bardzo zaskoczyło, zwłaszcza, że nigdy nie lubiłam, nie czułam się pewnie przed aparatem, nie lubiłam, jak się robi mi zdjęcia i bałam się bardzo tej kamery, natomiast okazało się, że ona mnie nie peszy. A co było najtrudniejsze? Czy najtrudniejsza była gra z profesjonalistami, czy nie? Czy jakieś... Nie, gra z profesjonalistami, w sensie z Agatą przede wszystkim, tak, no bo to były jakoś najbardziej angażujące sceny. Była dużo łatwiejsza niż gra bez niej. Ja właściwie czułam, że niewiele muszę tutaj robić. Rzeczywiście byłyśmy w jakimś takim ciągłym dialogu i w jakiejś takiej komunikacji i to rzeczywiście było bardzo proste, szło właściwie samo i czułam bardzo dużą jakościową różnicę między scenami z Agatą, a scenami bez niej. A praca z reżyserem, z Pawłem Pawlikowskim? No to... Czy on dawał dużo wskazówek, czy to właśnie było więcej wskazówek dawała Agata? To nie, wydaje mi się, że to nie do końca w ogóle chodzi o wskazówki. Mhm. Tutaj wydaje mi się, że najważniejszym etapem była praca nad scenariuszem i ten moment poprzedzający zdjęcia, kiedy my po prostu bardzo dużo czasu spędzaliśmy razem, rozczytując scenariusz, trochę go zmieniając i rozmawiając o tych postaciach. I wydaje mi się, że to był najważniejszy etap, jeśli chodzi o pracę z Pawłem, ale też jeśli chodzi o pracę między mną i Agatą. A później to już były takie uwagi, często nawet takie kosmetyczne i dotyczące kadru, rzeczywiście takie instrukcje typu gdzie spojrzeć, gdzie wyjść, gdzie wejść i oczywiście nie tylko, natomiast jeśli chodzi o pracę nad postaciami i nad samą historią, to ten moment pracy nad scenariuszem był najbardziej istotny. Właśnie, ta praca nad samą historią, bo to jest jednak opowieść o latach 60., więc domyślam się, że musiałaś też trochę ten temat poczytać, dowiedzieć się. Tak, oczywiście tak było, natomiast jeśli chodzi o jakieś takie specyficzny research dotyczący mojej postaci, to on w pewnym sensie został nam bardzo utrudniony, ponieważ wielokrotnie staraliśmy się skontaktować z kościołem i z żeńskimi zakonami, żeby dowiedzieć się trochę o warunkach i o tym, jak to wszystko wyglądało w latach 60., ponieważ był duży spór dotyczący tego, czy msze były prowadzone po polsku czy po łacinie. I wiele rzeczy chcieliśmy się dowiedzieć po prostu od nich, natomiast za każdym razem spotykaliśmy się z odmową, więc właściwie trzeba było po prostu bazować na jakichś takich informacjach właśnie gdzieś przeczytanych, zaczytanych i na intuicji. Reżyser bardzo chciał osiągnąć ten realizm i wydaje mi się, że to widać. Też, tak, to widać też bardzo. W zdjęciach, które... Tak. Tak, Paweł wielokrotnie podkreśla, że to jest ta Polska, którą on zapamiętał z dzieciństwa. To jest ta Polska, którą poznał. Później wyjechał, teraz dopiero wrócił. I rzeczywiście te obrazy silnie tkwiły mu w głowie i wydaje mi się, że to widać. To widać w detalach, jak samochód Wandy zajeżdża na jakiś placyk, wpada w kałuże, te wszystkie bary, to wszystko jakoś się tam broni. To jest bardzo fajne. Powiedz mi, jak ty zareagowałaś na wiadomość o tym, że film będzie nominowany do Oscara nieanglojęzycznego? Ucieszyłam się oczywiście, chociaż nie potrafię specjalnie, nie potrafię tego odczuć tak bardzo osobiście, bo nie wiem, wydaje mi się to wszystko tak dziwaczne. To jest mój pierwszy film, więc w ogóle nie potrafię tego odbierać w tych kategoriach jako jakby moja osobista radość. Natomiast cieszę się, że ten film został zauważony i doceniony i przeżyty rzeczywiście przez ludzi z bardzo różnych kontekstów. I to mnie cieszy. Przykro mi, że ten film nie został tak doceniony w Polsce i że dopiero kiedy
okazał się być tak silnym kandydatem w walce o Oscara, to zainteresowanie wzrosło, a tak to jakoś zupełnie, zupełnie nie. Więcej widzów widziało go we Francji. We Francji, we Włoszech, w Stanach oczywiście, tak, to jest dosyć interesujące. A jeszcze wracając do aktorstwa, bo mówisz, że nie chcesz być aktorką, że nie chciałabyś. Czytałem w jednym z wywiadów, że myślałaś o tym, żeby pójść w stronę reżyserii. Tak, reżyseria mnie interesuje, interesowała mnie już wcześniej, natomiast wcześniej myślałam więcej o teatrze. Próbowałam jakoś swoich sił, amatorsko zupełnie oczywiście, i to mnie wciąż interesuje, natomiast czuję, że film jednak jest mi bliższy, przynajmniej teraz też wydaje mi się prostszy w pewnym sensie niż teatr. Jakoś czuję, że łatwiej jest mi operować tym językiem. I chciałabym jakoś spróbować swoich sił. Natomiast nie myślę o tym też jakoś tak bardzo poważnie i to nie jest jeszcze ten etap. Na pewno nie wybieram się do Łodzi i nie chcę się tam zamknąć w tym środowisku filmowym na 5 lat, tylko tak chcę sobie popróbować, zobaczyć, czy to jest rzeczywiście coś, co mnie bardzo kręci i zobaczyć, co dalej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Dzięki.